zniszczy, że nas wykończy. Zgłosiliśmy doniesienie na policję. Oczywiście mamy dzisiaj związek z tym razem. Żebyście wiedzieli o tym, że przyjechał do nas wczoraj o 21.20 do prywatnego domu i szczuł na tym czasie, że jeżeli nie zaniechamy działać, to źle skończymy. Dostaliśmy pismo od jego prawników, że natychmiast mamy zakończyć naszą działalność. Dzisiaj przed kamerami nie miał odwagi tego powiedzieć. Pytałem go za wysokie szybana. To prawda, że pan z naszego stowarzyszenia powiedział, że nie, że on tylko to, co mi powiedział, że sprawy firmie do czasu. Mimo że mamy 10 świadków ze wczoraj na straży, którzy porównali wszystkie umowy przy szkole, najmowali się, że tak samo mamy taką gangsterkę u nas na Darzynie. Trzeba wszystkim o tym mówić. Tak jest. Co tam?